trzecim zadaniu, podobnie jak w drugim, mamy do czynienia z pętlą, z ogromną ilością switchy i z ogromną ilością jamów. Waszym zadaniem będzie powtórzyć tyle razy kroki, krok do przodu oraz kontrolę, czy jesteśmy na jamie, czy jesteśmy na switchu, aby byte wykonał odpowiednią akcję. Z racji tego, że jest to bardzo podobne do poprzedniego zadania, mam nadzieję, że jesteście w stanie wykonać je całkowicie samodzielnie. Daję wam teraz chwilę. Policzcie, ile macie kafelków do przejścia i stwórzcie odpowiednie warunkowanie. Oczywiście za pomocą ifa. Mam nadzieję, że wszystkim się udało i oczywiście zaprezentuję tu swoje rozwiązanie. Przyznam szczerze, że tu nie policzyłem jeszcze kafelków, ale zobaczmy, tu mamy 3, tu mamy 6, według mnie 9, jeżeli dobrze liczę. I mamy już oczywiście gotową strukturę kodu, mieliśmy już for, więc robimy 9 powtórzeń. W tym for już mieliśmy move forward, czyli to co w zadaniu numer 2, ale nie mamy naszego ifa. I podobnie jak wcześniej dodajemy if, któremu mówimy. Jeżeli jesteś na zamkniętym switchu, naciśnij toggle switch. I dodajemy nasze else if oczywiście. I jeżeli to else tak naprawdę mówi nam w przeciwnym wypadku albo w innym wypadku, jeżeli jesteś na jamie, zrób collect jam i sprawdzamy, czy się uda. Ja tu uruchomię bajta w trybie przyspieszonym, tak by nie czekać. I zobaczcie, dałem mu 9 powtórzeń, bo tyle kafelków policzyłem, ale nie uwzględniłem tego, że każde sprawdzenie tego, na jakiego typu jest kafelku, to też wykonanie jednego kroku pętli. I tu mi zabrakło kilka tych powtórzeń, zabrakło mi dokładnie 3, czyli powinniśmy zrobić tu 12 powtórzeń. I w ten sposób byte powinien pokonać bezproblemowo całe zadanie. W kolejnych rozdziałach pojawi się coś takiego jak pętla warunkowa. Pętla, w której będziemy mogli powiedzieć, że zakończ powtarzanie w momencie, kiedy zostanie osiągnięty cel albo kiedy byte zderzy się z czymś. To ułatwi nam sprawę, ponieważ nie będziemy musieli liczyć ilości kafelków. Szczególnie jeżeli dana lokacja będzie się zmieniała. Oczywiście na dole znajdziecie kolejny odcinek z serii związanej z warunkowaniem. Przejdźcie do niego szybko, ponieważ warunkowanie wymaga wielu ćwiczeń.